Kariera, to znaczy, może to jest nawet złe słowo kariera. Ja uważam, że, że to jest realizacja swojej pasji, czy też taka próba rozwoju. Mamy chyba jedno życie i trzeba je wykorzystać każdą minutę, bo to nie wiadomo nigdy, co będzie jutro. I poleciłbym jedną rzecz, żeby. Ja, ja mam swój taki ulubiony cytat: że Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudno osiągalne. I to chyba, żeby o tym pamiętali. Ja polecam studia na naszej uczelni łazarskiej, nie dlatego, że pracuję, ale wydaje mi się, że my robimy wszystko, żeby one były jak najlepsze. Próbujemy ten program zmodyfikować, próbujemy odpowiedzieć na potrzeby rynku. I jest jedna wielka wartość tej szkoły, a mianowicie, że. Że nas się wysłuchuje nawet jako młodą kadrę, i uwzględnia się nasze zdanie, i wiele rzeczy, które zostało tutaj nauczeni zrobione, było właśnie z tego względu, że mówiliśmy, że przychodzą młodzi studenci, przychodzą jest już inaczej i powinniśmy na to jakoś zareagować, nowym programem studiów, nowym podejściem, i myślę, że to jest tu realizowane i serdecznie zapraszam, a ten właśnie tutoring, gdzie ja mam te swoje perełki, czy też inni wykładowcy, którzy mają tutoring, żeby był takim wyznacznikiem, żeby zawsze do niego trafić, bo to też nie jest tak łatwo do, do tego grona dołączyć. I, I żeby w przyszłości nasi studenci się rozwijali jak najlepiej i, i żeby osiągali jak największe sukcesy. Nie poddawać się nie będzie łatwo, bo to nigdy nie było dla mnie te 8 lat, czyli 5 lat studiów i 3 lata aplikacji, to był bardzo ciężki okres w życiu. No ale no jeżeli, jeżeli chcemy coś w życiu osiągnąć, to trzeba jakieś tam wyrzeczenia ponieść i, i na pewno muszą o tym pamiętać, że studia prawa nie są łatwymi studiami, ale przynoszą nie, nie, bardzo dużo satysfakcji. Nawet nie kwestie zarobkowe, bo z nimi teraz jest różnie, ale to właśnie takie po wygranej sprawie sądowej, czy po załatwieniu jakiejś sprawy, to Słowo klienta dziękuję to jest więcej warte czasami niż załóżmy 100 tysięcy dolarów. Bo to jest nasza rola prawnika. My to, to, to jest, dlatego myślę, że medycyna i prawo są takie trudne, bo, bo my w pewnym sensie też ratujemy życie. My czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy. No nie chodzi o pieniądze drugiego człowieka, ale chodzi o, o pewne takie poczucie sprawiedliwości, bo czasami tylko to nam zostaje i, i my to naszym studentom tutaj próbujemy przekazać to bardzo piękna inicjatywa, ale chciałam pana jeszcze mhm. zapytać o ten tutoring. Czy to jest tak, że studenci wybierają sobie tutora i z nim współpracują? Jak to wygląda u państwa? Tak, studenci generalnie albo są przydzielani do grup, albo sobie mogą też wybierać tych tutorów, ale moja grupa jest taka, że, je, że ja sobie ich wybieram łapie te perełki po zajęciach moich i, i pracujemy dalej i pomagamy w konkursach, pomagamy w praktykach, ale też trzeba powiedzieć, że to, żeby to też tak nie brzmiało, że to są tylko i wyłącznie moje zasługi, to ich jest ciężka praca i dodatkowa praca, dodatkowe praktyki, wakacje, gdzie ich znajomi na przykład są na plaży, oni są w kancelarii, bo próbują to doświadczenie złapać, to są różne dodatkowe kursy, to są dodatkowe wykłady, my rozpisujemy im jakby indywidualny tok studiów. To znaczy to nie jest indywidualny tok studiów, ale mówimy w jaki sposób to wszystko ułożyć, żeby im tą specjalizację jeszcze, bo my mamy po, po, po trzech latach tutaj na uczelni specjalizację, ale żeby ich jeszcze nakierować, żeby byli jeszcze lepsi, bo, bo tak jak ja mówię, no ja się specjalizuję też, specjalizuję, zajmuję się ustawą bezpieczeństwa imprez masowych, dlatego, że chodziłem na mecze piłki nożnej, bo pochodzę z Lubina, yy, gdzie Zagłębie jest i tam praktycznie całe miasto na to chodziło, to troszkę in, inaczej. Czy jak w Warszawie, ale połączyłem pasję z prawem i przynosi to efekty. Tak samo pamiętam studentów, którzy zawsze pytałem, jakie masz hobby, co, czym się chcesz, zajmować, a modę, no to idź w prawo mody, dlaczego nie? I dzisiaj, dzisiaj on jest bardzo dobrym prawnikiem, jeżeli chodzi o prawo mody. Inni na przykład medycyną, to idź w prawo medyczne, dlaczego nie? No I tak próbujemy to w tym tutoringu jeszcze bardziej nakierować no, na tą przyszłą karierę.